uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj bez torebki. Żywe słowo, te święte księgi, do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. W ubiegłą niedzielę, w święto chrztu pańskiego, w ewangelicznym opisie według świętego Mateusza usłyszeliśmy świadectwo Ojca Niebieskiego, który jako głos z nieba potwierdza zbawczą misję swojego Syna Jezusa Chrystusa, który jest Jego umiłowanym Synem. Dzisiaj w drugą niedzielę zwykłą Kościół odczytuje w ewangelicznym opisie według świętego Jana świadectwo największego z proroków, Jana Chrzciciela, właśnie o Jezusie Chrystusie. Święty Jan Chrzciciel, napełniony Duchem Świętym, rozpoznaje w przychodzącym nad Jordan Jezusie Baranka Bożego, który przychodzi, aby zgładzić grzech świata. Słowa Jana Chrzciciela mówiące o Jezusie, Synu Bożym, jako Baranku Bożym, który przychodzi, aby zgładzić grzech świata, przypominają człowiekowi wszystkich czasów, że jego największym dramatem, jaki rozgrywa się w jego sercu, jest misterium iniquitatis, misterium grzechu, misterium nieprawości. To właśnie Jezus przychodzi, aby rozwiązać największy dramat człowieka, dramat grzechu, który prowadzi ostatecznie do śmierci duchowej, do śmierci wiecznej. Wielu widziało w Jezusie proroka, nauczyciela. Niektórzy chcieli widzieć w nim rewolucjonistę z opcją na rzecz ubogich. Tymczasem Jezus przede wszystkim przychodzi po to, aby otworzyć oczy niewidomym, aby wypuścić na wolność uwięzionych przez grzech, przez śmierć. Prawda o tym dramacie grzechu, który rozgrywa się w ludzkich sercach, jest takim wezwaniem do wszystkich ludzi, aby otworzyli się na Boże miłosierdzie. Jezus przychodzi, aby wyzwolić mnie i ciebie z grzechu, który prowadzi do śmierci. Ten dramat jest do rozwiązania. Tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus, Baranek Boży. Zanik poczucia grzechu, którego jesteśmy świadkami, może prowadzić do odrzucenia Chrystusa i wiary w to, że człowiek może sam siebie zbawić, sam siebie uratować, ocalić. Jakże to jest złudne. Jan zobaczył przychodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. W każdej Eucharystii, która jest uobecnieniem zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa, przed obrzędem Komunii Świętej kapłan bierze w swoje ręce świętą hostię, obwieszczając ludowi Bożemu słowa: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. W tych słowach po raz kolejny mamy potwierdzenie wielkiej miłości Ojca Niebieskiego, który posłał swojego Syna, aby odkupił nasze grzechy, a w sakramentach świętych, a szczególnie w Najświętszej Eucharystii, daje nam siebie, dając nam siebie, daje nam nowe życie, życie, które jest z Boga. Kiedy z pokorą i wiarą przyjmujemy Chrystusa w Jego Słowie,
przyjmujemy Chrystusa pod postaciami chleba i wina, rodzi się w nas nowe życie i spełnia się pragnienie Ojca Niebieskiego, aby każdy, kto wierzy w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bądźmy wdzięczni za tę miłość Ojca, która nieustannie trwa na świecie. Niech błogosławieństwo Boże, które otrzymamy, pomaga nam otwierać się na miłość Jezusa, uobecnioną w Najświętszej Eucharystii. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.